Zarówno Rada Miejska, jak i prezydent Suwałk bili na alarm już dawno. Pierwszy raz pod koniec lipca 2020 roku tutejsza Rada Miejska wydała stanowisko, w którym protestowano przeciwko niesprawiedliwemu potraktowaniu Suwałk. Miasto nie zostało zakwalifikowane na listę ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Po wybuchu wojny na Ukrainie i licznych publikacjach na temat zagrożeń wynikających z położenia miasta na przesmyku suwalskim, sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. W efekcie stolica Suwalszczyzny ponosi coraz poważniejsze konsekwencje nieobecności na tej nieszczęsnej liście. Progi inwestycyjne i wynikające z nich ulgi są o wiele wyższe w Suwałkach niż w sąsiedniej Łomży czy nawet w Białymstoku, mówił prezydent Suwałk podczas spotkania z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, której posiedzenie odbyło się w miniony piątek. Dziś dodatkowo tracimy na haśle przesmyku suwalskiego. To wszystko sprawia, że nie jesteśmy konkurencyjni w kwestii inwestycyjnej na tle regionu, a nawet kraju, mówił Czesław Renkiewicz. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją, której zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Rada może również rekomendować administracji publicznej, w tym rządowej, rozwiązania i propozycje zmian prawnych. Kilka miesięcy temu miejscowy samorząd podnosił, że dzisiejsze problemy rozwojowe Suwałk w stosunku do stanu sprzed 2019 roku przybrały na sile. Apelował też: wnosimy do polskiego rządu oraz parlamentarzystów o podjęcie prac w celu wpisania naszego miasta na listę ośrodków miejskich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Pozostawienie Suwałk bez poważnego wsparcia i dalsze postrzeganie nas jako miasta sukcesu doprowadzi do pogłębiania się negatywnych trendów w jego rozwoju. Kłóci się to też z ideą zrównoważonego rozwoju naszego kraju i wsparcia obszarów wschodniej Polski. Te słowa jednak pozostały bez odzewu. Na piątkowym posiedzeniu członkowie Rady Dialogu podjęli stanowisko, które skierują do polskiego rządu. Poświęcone jest ono wzmocnieniu inwestycyjnemu i gospodarczemu Suwałk i reszty regionu. Miejscowym władzom zależy najbardziej na obniżeniu progów inwestycyjnych. Aktualnie drzwi do ulg podatkowych dla przedsiębiorców w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otwiera kwota przekraczająca 80 milionów złotych, co w połączeniu z położeniem geopolitycznym miasta skutecznie ich odstrasza. To może być kryzys na miarę tego, który dotknął Suwałki po reformie administracyjnej kraju, kiedy to utraciły one status miasta wojewódzkiego.